Zanim zaczniemy ten odcinek, to na pewno znacie takie gry bardzo w swoim czasie popularne jak Pirate Isles lub Boson X. Ja i tak to grać nie umiem, ale Trespasser za to jest najlepszy. Albo popularny niegdyś Worms.com, najpopularniejsza gra online. Również nie zapomnijmy wspomnieć o bardzo popularnej grze niegdyś Hard Time. Niemalże każdy w to kiedyś grał i każdy to zna. W swoim czasie to było jedne z najpopularniejszych gier na peceta, ale temat w sumie nie o tym. Dzisiejszym tematem jest recenzja gry Gothic. Tak, mówię tu o pierwszej części, bo jest totalnym gównem. Dlaczego jest gównem? Zaraz wszystkiego się dowiecie. Zanim zaczniemy główną recenzję gry Gothic, chciałbym wam coś pokazać. To, co tutaj widzicie, to jest Gothic 4. Niegdyś najlepiej oceniane gry ze wszystkich części. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ takie są fakty. Przedmioty kurwa się lepiej zbiera, walka wygląda na bardziej satysfakcjonującą, nie ma spierdolonej klawiszologii, graficznie nawet jest lepiej, a nie kurwa jakieś kanciaste gówno. To w ten sposób w ogóle normalny gra. Bicie się powiedzmy dla przykładu ze ścierwojadami wygląda bardziej satysfakcjonująco niż bicie konia krzęszczowi w części pierwszej. Wolałbym Lachediego w części czwartej zrobić niż podejść rękę Gomezowi w jedynce. No ale wróćmy do jedynki. Podążaj tą ścieżką. Rozgrywkę zaczynamy standardowo. Od pierdolenia kotka za pomocą młotka. W części czwartej takiego syfu nie ma. Z automatu to pomijam, bo się słuchać tego nie da. Pierwszy rozdział. Strasznie wyjednie. Jaki zwykły obrazek, żadnych fanfarów. Pod klawiszem L mamy dziennik zadań, kurwa jakiś. Pod klawiszem K również biednie, statystyki, siła, gildia, poziom, biednie, strasznie po prostu, nie? Pierwsze wrażenia? Kaszana totalna, Gothic 4 wygrywa pod każdym względem. No i to, o czym ja właśnie mówiłem, to jest o czym mówiłem. Kanciasty syf, gnój, po prostu brud, się nic nie dzieje, jest tak słaba, wszystko w tej grze, że normalnie Mariolka aż wyszła z pokoju, jak to zobaczyła. Pod klawiszem tab mamy ekwipunek, broń, nie wiem, wszystko to wygląda biednie, z prawej strony mamy manę, mamy pancerz, jedzenie, inne, o mamy list jakiś do magów ognia, zobaczmy co ten, a chuj nie chce mi się tego czytać w ogóle, to w ogóle w grach czyta cokolwiek, chuj z tym, tu mamy jeszcze pozostałe, no bieda, ogólnie bieda, słabo to wygląda, słabo po prostu. No i mamy pierwszego wroga, proszę państwa. Chrząszcz, kurwa. Pierwszy wróg w tym gównie. Chrząszcz. Czy da się go ubić? W jakiś sposób? Nawet ci nie da chrząszcza ubić. Widzicie, co się w tej grze dzieje? Patrzcie, ile ciosów musiałem mu zadać. Jak wziąć to jedzenie? Jakoś wziąłem, nie wiem, jak ja to wziąłem. A to jak zabrać? Podnie lewy, klikam i nic. No, klikam lewy, kurwa, i nic. Jak to podnieść? Co tu zrobić? Aha, a, dobra, super sterowanie, super, brawo. Lewy i strzałka do przodu, albo klawisz W. Kolejny chrząszcz, też pewnie nie do ubicia, też się go ubić nie da. Kto to w ogóle kurwa tetował, kto to w ogóle robił? Co to za idiota robił? Jak teraz jedzenie podnieść do ekwipunku, jak wziąć? Jak to zrobić? Klikam lewy i nic. Aha, super. Lewy i klawisz D. Pięknie. Mamy jagodę, kurwa. Mamy jagodę, kolejną. Co to za syf, straszny syf. Już odechciała mi się w to gówno grać. Kubek, żeby komuś w łeb zajebać chyba. Jak to skrzynię otworzyć? Aha, plastyczny. Lewy przycisk myszy i klawisz W. Dobra, super. Już mi się to podoba. W Gothicu 4 to o wiele lepiej wyglądało. Wystarczy klikać lewy przycisk, a nie odpierdalać maniany. Właśnie znalazłem pierwszy oręż. Kilof. Kurwa, kilof. To rozumiecie to? Pierwsza broń kilof. Oczywiście zakładam go sobie na plery, jak Tiger Bonzo na mili. I idziemy szukać pierwszego wroga. Nie wiem co tutaj jest, zobaczymy. Mamy pierwszego wroga, spróbujemy go ubić. Spróbujemy dziada ubić. Czy nam się to uda, czy nam się nie uda. Bryłka rudy, mogę sobie w dupę sadzić. Albo komuś innemu. Dobra, jedynką wyciągamy broń albo spacją. Podchodzimy do wroga, o jakie dęsy napierdala. I aha, super walczy się, również super. No w Gothicu 4 to jest jeszcze lepiej.
kotiku, cztery się klika, lewy przycisk myszy, a tutaj klikasz lewy i wciskasz W, albo A, albo D. Super przemyślane, po prostu super przemyślane. Gra roku, topka. Straszny syf. Jeszcze nie mogę go ubić, bo kurwa grać nie umie w to, bo jestem ciotą i idiotą totalnym. Dobra, po kilku godzinach udało się ubić tego skurwysyna. Teraz jak zjeść? A, lewy i W. Super sterowa, po prostu chce mi się dalej grać. Dobra, pięknie. O kurde. Oj, po recenzji. No, może i dobrze, bo wolę Gothica 4 niż te gówna.